Pewien człowiek miał wielki problem. Wielki, a może ktoś uzna, że niewielki, bo problem polegał na tym, że jego syn był strasznym bałaganiarzem. Co to za problem w porównaniu z prawdziwymi problemami, takimi rzeczami jak używki, narkotyki, alkohol, albo niemoralne prowadzenie się, rozluźnienie obyczajów. A ten tylko nie sprzątał swojego pokoju. Chociaż problem musiał być niemały, skoro pewnego razu mężczyzna został wezwany przez władzę uczelni, na którą dostał się jego syn. Uczelnia miała hasło "Kształcimy elity". Syna akurat nie było, wyjechał na jakąś wyprawę. Dziekan prosił o spotkanie i zaprowadził do pokoju w akademiku. Ojciec studenta wszedł do jego pokoju i to, co tam zastał, przerosło wszelkie jego wyobrażenia o problemie, jaki można mieć z utrzymaniem porządku. Przez delikatność nie opiszę w szczegółach, co tam się znajdowało, co z czym było przemieszane, co się psuło niekoniecznie w koszu na śmieci. Uczelnia kształciła elity. Jeżeli tak mają wyglądać elity, mężczyzna zastanawiał się, co robić, co byście mu poradzili, jak rozwiązać ten problem. Czy miał posprzątać za syna znowu, tak jak jego mama to zawsze robiła? Co byście mu poradzili? Aha, żeby absolutnie nie sprzątał za syna. Chociaż myśl wydaje się genialna, nie sprzątać za dziecko, jednak na dziecku nie robi przeważnie żadnego wrażenia i no, w zasadzie to nic nie zmieniało, nie rozwiązywało problemu, podobnie jak wszelkie utyskiwania, żale, prośby, groźby, narzekania. Zachodziło tu całkowite uodpornienie na lamenty rodziców. Co robić? Co byście mu poradzili, takiemu człowiekowi? No, spodziewałem się po was pewnej odpowiedzi, mianowicie, że powinien pomóc jakiś fragment Bożego Słowa, tak? Bo przecież o Bożym Słowie jest powiedziane, że jest skuteczne. Ale jaki tu fragment wybrać? Może ten, który już właśnie Tomasz nam dzisiaj przytaczał, na który dzisiaj będziemy patrzyć, z Ewangelii Mateusza 5, słowa Jezusa. Popatrzmy. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jest tu jedno słowo, które jakby zbiega się z naszym problemem, tak? Jakie to słowo? No, czystość, tak? Wprawdzie czyste serce, no, ale może akurat to będzie droga do rozwiązania problemu. Jak pomóc ojcu stworzyć skuteczną lekcję dla swojego syna? Jak byście się do tego zabrali? Co poradzimy temu ojcu chłopca? Coś tam sobie myślicie, na pewno jakieś ciekawe rzeczy, ale musimy najpierw odkryć, skoro chcemy użyć tych słów, co one tak naprawdę oznaczają, znaleźć przesłanie, o co w nim chodzi. Więc tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia. Tu jest początek naszego odkrywania Bożego Słowa, bo przecież w tym wszystkim chodzi właśnie o Boże Słowo, by je poznawać, by się nim karmić, by w nim znajdować rozwiązanie naszych wszelkich problemów. Więc mamy to zdanie wypowiedziane przez Jezusa: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, to już wiemy po tylu prezentacjach,
z tej serii, wiadomo, szczęśliwi. Jezus mówi to nie pierwszy raz. Jest to część formuły szczęścia, sekret numer 6, dalszy ciąg recepty na szczęście, recepty podawanej przez nie byle kogo, przez samego Jezusa, jak być szczęśliwym. I teraz Jezus mówi, że co jest potrzebne do szczęścia, wskazuje konkretną rzecz, jest nią oglądanie Boga. Szczęściem jest oglądanie Boga. Co to znaczy oglądać Boga, skoro nikt go nigdy nie widział? I dlaczego to jest potrzebne do szczęścia? Bo, tak zresztą jak Tomasz już dzisiaj tutaj nam powiedział, Bóg stworzył człowieka z różnymi potrzebami, a jedną z nich jest bardzo ważną potrzebą, jest potrzeba podziwiania, uwielbiania. To dlatego właśnie pragniemy patrzeć na rzeczy piękne. Mamy taką potrzebę, ludzie ciągną tam, gdzie można zobaczyć coś pięknego. Ta potrzeba jest w każdym z nas. Stąd zamiary właśnie różnych wypraw. Niektóre góry są piękne w Europie, chyba Zermatt, czy inaczej Matterhorn, na granicy szwajcarsko-włoskiej. No, nie jeden uznałby, że to jest najpiękniejsza góra Europy, jeżeli nie świata. Dla mnie osobiście w ostatnich latach chyba najbardziej widok brzegu oceanu przy dużych falach na plaży Arifana w Portugalii, na pustkowiu, ogrom żywioł. Kilka kilometrów od brzegu zaczyna rosnąć wielka fala. Wędruje w oddali majestatycznie, coraz większa, w stronę brzegu. Z czasem załamuje się, tworząc taki lej, taką tubę, w którą stara się wskoczyć samotny surfer. Coś porażającego. Dlaczego ludzie robią takie rzeczy? Dlaczego ich szukają? Bo chcą przeżyć to, co piękne, chcą podziwiać. A tu Jezus nagle mówi, że można oglądać Boga, stwórcę tych widoków. W Biblii jest mocne zapewnienie, że jest to najwspanialszy widok, jaki istnieje. Oglądanie Boga, doświadczanie Boga, Jego wielkości, wspaniałości, piękna. I to jest to najwyższe, najwspanialsze doświadczenie, jakie człowiek może mieć. Takich zapewnień w Biblii jest wiele, na przykład Psalm 96. Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Pan uczynił niebiosa. Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku. Oddajcie Panu rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie potęgę. Co tutaj czytamy? Przed Nim, czyli przed Bogiem, kroczy majestat, piękno, czyli Bóg odbił swoją wspaniałość i piękno w tym, co zrobił w stworzeniu, w przyrodzie, w człowieku. I kiedy człowiek potrafi to dostrzegać, powstaje w nim zachwyt, uwielbienie, podziw dla Boga. A to jest dopiero świat materialny. Ten świat materialny to dopiero początek poznawania czy oglądania Boga. Popatrzmy, co jest napisane w 1 Koryntian 15. Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne ziemskich. Jest tutaj mowa o tym, że jest piękno materialnego stworzenia, odbija ono wspaniałość Boga, ale to jest dopiero początek poznawania Boga. Jest jeszcze inne piękno, piękno duchowe, które odbieramy w jakiś tam sposób, nawet często niewytłumaczalny dla zmysłów. Które z tych poznań jest najwyższe? No, pierwszy list do Koryntian 2. Lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane. To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało.
Zaraz chyba się zmieni, tak coś czuję. To na ekranie właśnie. Lecz właśnie głosimy, jak to zostało napisane. To, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go kochają. Więc jest piękno, które można uchwycić zmysłami, w tym też piękno umysłu, coś, co można pojmować, na przykład sam fakt rozmyślania nad czymś, piękno myśli. Ja właśnie tak mam, mocno tego odczuwam. Nawet jeżeli patrzę na coś, co jest piękne materialnie, a więc coś, na co można patrzeć, jest to jednak czymś ograniczonym, ale można do tego dołożyć to, co też jest piękne, myśl. I dlatego takim wyższym spełnieniem dla mnie, czy pomysłem na spełnienie, jest to, że w takich pięknych miejscach zawsze staram się wziąć kartkę papieru, pisak i zapisuję jakieś myśli, które powstają. I to razem dopiero daje większą satysfakcję. Oczywiście alternatywą jest rozmowa z kimś drugim, z żoną, z przyjaciółmi. Jakaś myśl, najlepiej o przyszłości, jakiś obraz zamknięty w słowach. Jednak nad tym wszystkim jeszcze jest coś wyższego, bardziej godna podziwu rzecz, gdy w to wszystko włączony jest Bóg i coś do nas mówi przez jakiś fragment z Biblii, jako coś, wokół czego wszystko inne orbituje. Ta myśl Boga jest najważniejsza. I to właśnie zmierza w stronę najwyższego spełnienia. Tym najbardziej godnym podziwu jest to, co Biblia nazywa pięknem duchowym. I Biblia zapewnia nas, że ten, kto poznał wspaniałość Boga tylko przez stworzony świat, jest dopiero na początku drogi. Jednak Bóg zapewnia, że piękno duchowe jest bez porównania wyższe. Więc popatrzmy jeszcze przez chwilę na paru ludzi, jak oni tego doświadczali. Psalm 73. Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Takie doświadczenie miał niejaki Asaf, autor psalmu. Poznanie Boga było dla niego tak wspaniałe, że bledły przy tym wszystkie rzeczy, które można zobaczyć na ziemi, piramidy egipskie i wszystkie inne kaniony. Albo Dawid, psalm 17, pisze: ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu nasycę się Twoim widokiem. To było jego silne pragnienie, żeby zacząć dzień od nasycenia się jakąś prawdą o Bogu. To jest to, czego my doświadczamy jako czas skupienia, tak to nazywamy, kiedy chociaż przez chwilę możemy popatrzeć na jakąś prawdę o Bogu. Więc naturalne, że kiedy widzimy jakieś wspaniałe widoki naszymi oczami, to powstaje w nas pragnienie sięgnięcia po Biblię, choćby w telefonie, i przeczytania czegoś o Bogu, przyjęcia tego z zaufaniem. No i w ten sposób doświadczamy podziwu dla Boga, poznając Go w ten sposób. Jeszcze o tym, jak doświadczał tego Paweł, apostoł, list do Efezjan 3. Poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę. Apostoł Paweł doświadczał mocno tego, jak wielka i wspaniała jest miłość Chrystusa, i szukał sposobu, żeby to wyrazić, i powiedział: przewyższająca wszelką wiedzę. To dla tych, którzy preferują piękno umysłu nad piękno przyrody, dla matematyków, filozofów i każdego, kto ceni sobie wiedzę, więc jak Paweł by to nazwał, gdyby miał przekazać dla niektórych współczesnych ludzi? Jak by to wyraził? Powiedziałby, że to przewyższa, poznawanie Boga przewyższa, uwaga,
wszelkie gry komputerowe. No właśnie, to co zwykło ludzi zachwycać, wiedza, a może gry komputerowe, może cokolwiek innego, poznanie Chrystusa to przewyższa. Popatrzmy wreszcie na to, co powiedział na ten temat sam Jezus, co jest najwyższym szczęściem, jakie Jezus zamierza dla swoich uczniów, Ewangelia Jana 17. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Najwyższym szczęściem, przeżywaniem szczęścia, zdaniem Jezusa, jest zobaczyć chwałę, czyli wielkość tego, kim jest On, Chrystus. Zobaczyć, czy zacząć pojmować więź między Ojcem i Synem, między Bogiem Ojcem i Chrystusem. Zobaczyć miłość Boga i jest to coś niezwykle wspaniałego i pięknego. I to właśnie wszystko, co tutaj sobie wymieniliśmy, kryje się za tym naszym dzisiejszym tekstem, w którym Jezus mówi: szczęśliwi, którzy oglądają Boga. Nie może być wyższego szczęścia. Ale Jezus też postawił pewien warunek, by można było poznawać wspaniałość Boga. Mówi: szczęśliwi czystego serca. Trzeba mieć czyste serce. To oznacza, że są jakieś przeszkody, by dostrzegać piękno Boga, i taką przeszkodą jest brudne serce. I zanim popatrzymy dalej, na czym polega brudne serce, co czyni je brudnym, powróćmy do tej naszej idei, by tworzyć współczesne przypowieści, tak jak Jezus tworzył przypowieści, i to był jego genialny sposób przekazywania myśli dla ludzi w otoczeniu. Każda taka przypowieść Jezusa później jeszcze wymagała wytłumaczenia. Jezus tłumaczył swoim uczniom, czyli to były takie właśnie historie, zagadki, na które później trzeba było znaleźć odpowiedź. I bez wątpienia jest to najlepszy sposób komunikowania prawd Bożego Słowa. Właśnie sposób na przekazywanie między sobą tych najcenniejszych prawd, a tutaj dzisiaj mamy jedną prawdę, która jest właśnie w tym naszym kluczowym tekście, taką zasadę, że jest piękno Boga, ale nie można go oglądać, doświadczać, gdy jest przeszkoda, brud. Chcemy stworzyć do tego przypowieść, ilustrację. Możemy też prosić, a nawet powinniśmy zawsze prosić Ducha Świętego, by nam pomógł, bo przecież mamy tutaj do czynienia z Bożym Słowem. Potrzebujemy stworzyć historię, stworzyć ilustrację, że w takim razie warto usuwać brud, bo wtedy można zobaczyć coś pięknego. I to jest zasada. Dlaczego warto usuwać brud w swoim życiu, cokolwiek to znaczy? Bo wtedy można zobaczyć coś pięknego o Bogu, zachwycić się czymś pięknym, o Nim, żyć pod ciągłym zachwytem. Jest to bardzo ciekawy i pełny sposób życia. I to jest wielka potrzeba, z którą Bóg nas stworzył, żeby się zachwycać. Ale żeby to była zagadka, taka przypowieść jak Jezusa, historia z zagadką, to wystarczy pierwsza część tej zasady. Dlaczego warto usuwać brud? Potrzebujemy stworzyć przypowieść z tym pytaniem. Dlaczego warto usuwać brud? I taką historię wymyśliłem na początku o ojcu, który bardzo chciał przekonać swojego syna, że warto usuwać brud, że warto sprzątać, utrzymywać porządek. Potrzeba zupełnie abstrakcyjna, prawda? W zasadzie dzisiaj nie mamy z tym problemu, z porządkiem. Wszyscy są porządni, sprzątają, ale no właśnie, czasem może się zdarzyć. Tamten człowiek miał problem. Pamiętamy, że wszelkie argumenty
słowne nie trafiały, jak przekonać? Dlaczego warto utrzymywać porządek? Odpowiedź jest w naszym fragmencie. Bo oni będą oglądać Boga jako najwyższe piękno. Jak przekonać chłopca, że warto zachowywać porządek? Potrzebuje przekonać się, że czeka go jakieś piękno. Gdyby ojciec stworzył swojemu synowi okazję, by doświadczył jakiegoś piękna harmonii, za którą by później tęsknił, no to wpłynęłoby to na jego życie. Jakbyśmy stworzyli takie okoliczności? Może macie już jakieś pomysły? Jeżeli jesteście ludźmi kreatywnymi i w waszych umysłach powstają takie współczesne przypowieści, to wiecie, co można robić, jak dać temu ujście przez tworzenie właśnie wynagrodzenia historii. A mój pomysł był taki, kiedy sobie o tym rozmyślałem, o tych słowach Jezusa i jak to przekuć na przypowieść. I mój pomysł jest taki. Ojciec wysłał swojego syna w pewne miejsce, gdzie można było zobaczyć harmonię i porządek. Miał pewnego znajomego w Szwecji. Ten znajomy miał na imię Sven, jak przystało na porządnego Szweda. I prosił go, czy mógłby zaprosić jego syna na 2 tygodnie do swojego domu, by mógł z nimi poprzebywać. Więc pewnego pięknego dnia jego syn pojechał do Gdańska i wsiadł na prom do Szwecji. Prom wypływał o północy w stronę Sztokholmu. Gdy po 16 godzinach żeglugi wpłynął do Nynäshamn, czyli portu niedaleko Sztokholmu, syn, wysiadając z promu, doznał szoku. Zobaczył świat zupełnie inny niż ten, do którego był przyzwyczajony, który sam tworzył. Zobaczył doskonałą harmonię, trawę doskonale skoszoną, domki jak z bajki. No i spotkał ludzi. Sven, znajomy jego taty, był liderem w chrześcijańskiej wspólnocie. Wydał mu się najbardziej spokojnym i najbardziej uporządkowanym człowiekiem, jakiego w życiu spotkał. Podobnie dzieci Svena, jego rówieśnicy. Zapytał Svena, dlaczego jesteś taki spokojny? Sven odpowiedział, bo w moim domu rodzinnym nigdy nie było czegoś, co mogłoby nas niepokoić. No i wiadomo, Chrystus. Uśmiechnął się spokojnie. Gdy nasz bohater wracał promem do domu po 2 tygodniach, patrzył w stronę oddalającej się Szwecji i już tęsknił za tymi miejscami, za tymi ludźmi. Gdy wrócił do domu, nie mógł wytrzymać brudu i bałaganu, jaki robili jego bliscy. Zarzucał rodzicom, dlaczego tak słabo dbają o porządek. Postanowił też, że jego pokój, a także ogród przed domem, no i oczywiście pokój w akademiku, będą skrawkiem Szwecji. No, jak widzimy, dobre rozwiązania można zaczerpnąć z bestsellera wszechczasów, z Biblii. Ale te słowa Jezusa, szczęśliwi czystego serca, dotyczą przede wszystkim naszej więzi z Bogiem, więc przy poznawaniu Bożego Słowa potrzebne jest zawsze zastosowanie, jakiś najbardziej trafny wniosek dla nas. W tym też liczymy na prowadzenie Ducha Świętego, dlatego potrzebujemy jeszcze dokończyć tą całą historię, dokończyć zdanie, więc i ja co, jak mogę to zastosować? Jezus postawił warunek, że chcąc oglądać Boga, trzeba mieć czyste serce. To oznacza, że są przeszkody, by w ogóle dostrzegać wielkość Boga. Ktoś powie, no ale co w tym Bogu
jest ciekawego, nic tam nie widzę. No tak, bo jak jest brudne serce, no to można to porównać do brudnych, zasmolonych okularów, przez które prawie nic nie widać, więc są tak brudne, że nie można dostrzegać piękna świata. Możemy sobie jeździć pod Matterhorn czy na Arifane i mówić, ja nie widzę żadnych pięknych rzeczy. No, w podobny sposób, jak jest jakiś brud w sercu, to on uniemożliwia oglądanie Boga i no właśnie. A co jest przeszkodą? List do Rzymian 1, popatrzmy. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Jaki jest problem? Człowiek podziwia coś innego niż Boga. Serce nastawione na podziwianie czegoś innego. I tutaj jest mowa o podobiznach i obrazach śmiertelnego człowieka i nie tylko. Jakie to są podobizny i obrazy? W dzisiejszych czasach to nie tylko obrazy na żywo, także w internecie albo w telewizji, miliony podobizn i obrazów, na które ciągle jesteśmy wystawieni, ale w czym leży problem? Czy w samym oglądaniu podobizn i obrazów? Nie. Problem polega na tym, że podziwianie tych obrazów jest połączone z pewnymi postawami w sercu i tak naprawdę to te postawy są problemem. Ewangelia Marka 7. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Problem nie jest na zewnątrz i rozwiązanie jego nie polega na chowaniu się przed tym, co na zewnątrz. Problem jest w sercu człowieka, jest nim pożądliwość i są tu wymienione takie pragnienia jak nierząd, cudzołóstwo, wyuzdanie, podstęp, a więc zdrada, a także chciwość, czyli takie silne pragnienie posiadania. I problem polega na tym, że człowiek właśnie temu oddaje swoje serce. I jak wrócimy jeszcze na chwilę do tego tekstu z Rzymian 1:23, popatrzmy, i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy, to zwróćmy uwagę na to słowo zamienili, chwałę niezniszczalnego Boga na coś innego. To znaczy, zamienili, to znaczy, że nie da się tego pogodzić. Te postawy w sercu są przeszkodą i powodują, że człowiek nie może zobaczyć piękna Boga i mówi, no ale co w tym pięknego? To jest brud, który przeszkadza, jak brudne okulary. I te postawy w sercu, które tutaj Jezus wymienia, są nazwane w pewien szczególny sposób łącznie w Biblii, nazywane są nieprawością. Więc tym, co leży u źródła wszystkich postaw, jest właśnie to. Postawa nieprawości, czyli takiej niechęci do słuchania Boga, niechęci by było tak, jak Bóg chce. Bóg chce tak, ale ja chcę inaczej i nikt mi nie będzie mówił, że mam tak chcieć. Pogarda wobec woli Boga, nieprawość, czyli innymi słowy lekceważenie. To właśnie nieprawość, czyli lekceważenie powoduje, że człowiek z upodobaniem oddaje się takim rzeczom, jakie tu Jezus wymienia. Stoi za tym pogarda wobec Boga i Jego prawa. I Bóg nie da się poznawać tym, którzy takie postawy, taką postawę mają w sercu i tego problemu nie rozwiązując. Mając taki brud w sercu, nie można oglądać Boga. Przykładem takim jednym z koronnych Biblii jest król Dawid. Robił wrażenie bardzo świętego człowieka, układał psalmy na cześć Boga,
Ale w jego sercu był ukryty pewien brud. Wyszedł on na jaw, gdy Dawid zgrzeszył z Batszebą. I wtedy właśnie przyszedł do niego prorok Natan po tym, jak zgrzeszył z Batszebą i powiedział do niego znamienne słowa, druga Księga Królewska 12. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Brud, który znajdował się w sercu Dawida, to lekceważenie. Ta postawa może być w człowieku czymś bardzo ukrytym, czymś, o czym nie wiedzą inni ludzie, a nawet sam człowiek może nie przyznawać się do tego przed sobą. Nieprawość, czyli lekceważenie, takie trochę podśmiechiwanie się z Bożych dróg. A właśnie na to Bóg zwraca przede wszystkim uwagę, na coś najbardziej ukrytego. To go właśnie akurat interesuje, jak ta sprawa jest w naszych sercach. Te najskrytsze dążenia i ambicje, i ktoś, człowiek robi wrażenie bardzo świętego, ale w zakamarkach serca jest nieprawość, czyli taka pogarda dla Boga i jego praw. Ktoś może być urażony na taką myśl, że właśnie jego to dotyczy, a jednak prawda jest taka, że nieprawość to stan wyjściowy każdego człowieka. I właśnie od tego potrzebujemy się nawrócić, a później w ciągu dalszego życia być oczyszczani. Jak taki brud może być usunięty? Mówią o tym konkretne Boże obietnice. Pierwszy list Jana 1, czytamy tam. Jeśli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jest rozwiązanie, jest opisane bardzo obrazowo, że to krew Jezusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, a więc też z nieprawości, która się ujawnia. A więc zobaczmy, ofiara Chrystusa na krzyżu jest nie tylko zapłatą za nasze winy, sprawia coś jeszcze. Ona oczyszcza z nieprawości, która w sercu jest. Więc co potrzebujemy robić, by tego doświadczać? Dwa wersy dalej, czyli pierwszy list Jana 1:9 czytamy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Co tutaj widzimy? Gdy Bóg ujawnia nam jakąś nieprawość, wyciąga na wierzch jakieś lekceważenie Go, na przykład gdy zrobimy coś niewłaściwego albo prawie zrobimy coś niewłaściwego, Bóg nas może gdzieś tam za uszy wyciągnie, uchroni, ale co potrzebujemy wtedy zrobić? Potrzebujemy wyznać. No, co to znaczy wyznać? To tego uczymy się już na samym początku drogi za Chrystusem, ale jeżeli to gdzieś nam umyka, no to wyznanie oznacza trzy konkretne rzeczy. Po pierwsze, zgodzić się z Bogiem, że dana postawa lub czyn, które się we mnie pojawiły, są złe i zasmucają Boga. Później trzeba się zgodzić, po drugie, że Chrystus już zapłacił za ten grzech i został mi przebaczony, ale trzecia część wyznania jest niezwykle ważna, zgodzić się, by tego grzechu już nie popełniać. I tu właśnie jest punkt, na który szczególnie patrzymy, zgodzić się na to, żeby już nie popełniać danego grzechu. Ale jak tu się zgodzić, by nie popełniać, skoro właśnie ujawnia się moja nieprawość, korzeń, który powoduje, że powracam do pewnych rzeczy? Ale właśnie tutaj jest niezwykła prawda, dobra wiadomość. Bóg nie tylko przebacza, ale oczyszcza nas z nieprawości. Czyli potrzebuję zgodzić się z Bogiem, uznać, że On
Jeżeli we właściwy sposób wyznaję mój grzech, on też oczyszcza z nieprawości. I trzeba to przyjąć przez wiarę, że on zmienia to w naszych sercach, powoli wyrywa korzeń. Stara natura pozostaje, złe skłonności pozostają, pożądliwość będzie ujawniała się przy różnych okazjach, ale Bóg oczyszcza nas z czegoś głębszego, z postawy nieprawości. Może powoli, stopniowo, ale jednak. Jeżeli wyznajemy grzech we właściwy sposób, Bóg nie tylko przebacza, ale oczyszcza. I potrzebujemy to uznawać przez wiarę. A jaki jest ostateczny skutek oczyszczenia? Będziemy oglądali Boga. Będziemy pod wrażeniem Jego wielkości. Tylko usłyszymy skrawek Jego słowa. Już nasze serce się cieszy, podziwiamy. A więc podczas tej mojej prezentacji zdarzyło się kilka ważnych rzeczy. Rozwiązaliśmy problem człowieka, który miał problem z bałaganiącym synem. Oczywiście w wyobraźni nie ma żadnego bałaganiącego syna, nikt nie został wysłany do Szwecji. To tylko wymyślona historia, podobnie zresztą jak przypowieści Jezusa. No, było tutaj trochę moich wątków autobiograficznych. Coś tutaj było moim przeżyciem, ale pewna rzecz zdarzyła się naprawdę. Odkryliśmy, jak wielką rzeczą jest poznawanie Boga. Jak można rozmyślać o Bogu, jak można angażować swój umysł i jaka jest to wielka przyjemność. Odkryliśmy właśnie, przynajmniej teoretycznie, że rozmyślanie może być wielką przyjemnością. Może wręcz czynić nas szczęśliwymi. Dlatego chciałbym zachęcić was jako takie zastosowanie dzisiejszych fragmentów z Biblii, byście sami poszukali tej przyjemności rozmyślania, odkrywania, ale najpierw kluczową rzeczą jest to, czy jesteście gotowi, czy jesteś gotowy, gotowa uznać, że rozmyślanie, zwłaszcza nad Bożym Słowem, jest przyjemniejsze i bardziej satysfakcjonujące niż oglądanie najpiękniejszych widoków. Wiem, że to może nie być łatwe, ale taki apel Boże Słowo kieruje. Czy jestem gotowy uznać, że poznawanie Boga jest jeszcze przyjemniejsze i bardziej satysfakcjonujące niż oglądanie najpiękniejszych widoków. Przed nami wakacje, sezon wypraw do pięknych miejsc. Wiem o planach niektórych z was. Ktoś tam wybiera się też na wędrówkę po Portugalii. Polecam plażę Arifana, dosyć nieznaną na odludziu, na Pustkowiu. Chcąc tam dotrzeć, trzeba porzucić asfaltowe drogi i wjechać na szutry, ale trud będzie wynagrodzony. Ale czy jesteś gotowy, gotowa uznać, że rozmyślanie połączone z Bożym Słowem daje o wiele większą satysfakcję ostatecznie niż podziwianie najpiękniejszych widoków? Wystarczy na razie sama myśl, sama decyzja w umyśle. Ona wynika z jednego z tych zdań, które dzisiaj tutaj padały z Biblii, z Psalmu 73. Jeszcze raz ten fragmencik Psalmu 73. Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Czy jesteś gotowy, czy gotowa uznać w swoim umyśle, że tak jest? Jeżeli tak zrobisz, to pragnienie, by w końcu tego doświadczyć, wkrótce przyjdzie. To nie chodzi o to, że Bóg chce nam zabrać piękne widoki. Jemu one wcale nie przeszkadzają. Chodzi o to, że naprawdę jest coś piękniejszego i Bóg chciałby, by Jego dzieci poznały nie tylko piękno Jego stworzenia, ale też piękno Jego słowa, myśli. A okazje będą, jedną z takich okazji, jak wiecie, są
są te wynagrodzenie historie. Nazywam je projektem Ducha Świętego, bo tworząc je liczę całkowicie na jego prowadzenie i myślę, że człowiek jest za głupi, żeby coś takiego wymyślać i w dobrą stronę kierować, no, ale na szczęście jest to projekt Ducha Świętego. Rozmyślanie przy ich pomocy, a dla niektórych z was tworzenie właśnie po to zostały wymyślone. Już wkrótce, mam nadzieję, zamieszczać też z większym wyprzedzeniem fragmenty Biblii, o których będzie mowa na przyszłych prezentacjach razem z jakąś główną ideą, po to, by można było właśnie zaangażować w to umysł i tworzyć jakieś współczesne przypowieści. I później one mogą być włączone do tej prezentacji, do tych prezentacji, na które czekamy. Po co? Po co to wszystko? Byśmy naprawdę tego doświadczyli, że rozmyślanie z elementem Bożego Słowa jest ogromnie przyjemne i ma cechy spełnienia, prowadzi w stronę szczęścia. Więc wskazuję na to narzędzie, na wypadek, gdybyście za tym zatęsknili. No i wtedy ta wielka obietnica Boga, Jezusa, na którą dzisiaj patrzymy, nie będzie sobie, a muzą szczęśliwi czystego serca, bo oni Boga oglądać będą, będzie tym bardziej spełniona, więc pozostało mi życzyć wszystkim wam i sobie wspaniałych widoków,